Nowa kadencja to oczywiście nowe wyzwanie. W przypadku ekipy dziekańskiej, która jest także nowa, to wyzwanie tym większe. Przed nami trudne czasy, jeśli chodzi o otoczenie zewnętrzne, niż demograficzny, konieczność walki o studentów, proponowania im nowych, atrakcyjnych kierunków. Ale Wydział pedagogiczny artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma niezwykłe walory. To jest wydział unikalny i unikatowy. To jest wydział łączący naukę i sztukę. To jest Wydział, który chętnie nazwałbym Wydziałem Sztuk Wyzwolonych, z jego misją uczenia w obszarze humanistyki, nauk społecznych, sztuk plastycznych, sztuk muzycznych. Tutaj, jeśli chodzi o bogactwo tej oferty, jestem zupełnie spokojny. Ważna jest jednak umiejętna współpraca z otoczeniem i na tej, współpracy, na tej współpracy chcemy się bardzo silnie skoncentrować. Powołaliśmy Radę Pracodawców, analizujemy rynek, ankietujemy studentów, szukamy obszarów, w których atrakcyjne studia w środku Polski, bo tak chyba powinniśmy nazwać nasze oferty, mogą się udać i mogą przynieść wszystkim obopólne korzyści czeka nas także ogromna praca związana z porządkowaniem struktur gospodarczych to już zrobiliśmy uniwersytet w kaliszu skoncentrował się w jednym miejscu w jednym w kampusie pozbywając się budynków które wymagały ogromnych remontów kosztów nakładów a więc y, można powiedzieć, że ten plan gospodarczy już został zrealizowany. Natomiast najtrudniejszy i najważniejszy plan do zrealizowania to plan merytoryczny, to przygotowanie odpowiedniej oferty dla studentów. E, takiego planu e, upatruję przede wszystkim w możliwości przeprofilowania większości kierunków, przez nas oferowanych, z ogólnoakademickich na praktyczne. Bo właśnie baza profesjonalistów, znakomite wyposażenie budynku, jego niepowtarzalna infrastruktura, E, świetna architektura, także nowoczesność. To wszystko popycha nas ku wizji studiów sprofesjonalizowanych, praktycznych i pragmatycznych. Wizji studiów, które dają przede wszystkim kompetencje, umiejętności, a nie tylko wiedzę. Właśnie w tym kierunku chcemy. Z całym Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym zdążać, przeprofilowując na praktyczne, a więc na współpracę z fachowcami, którzy zdobyli doświadczenie nie tylko na uczelni, co bardzo ważne, oferując przedmioty do wyboru, oferując duże liczby zajęć fakultatywnych. W tym kierunku chcemy zmierzać i liczymy, że odzew środowiska będzie pozytywny. Za nami także wielka tradycja naszego, naszej skromnej cząstki uniwersytetu, bo to prawie. 30 lat, a nawet gdy się policzy jeszcze te zarania dziejów więcej, jedna trzecia dziejów całego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, więc mówiąc po studencku, nie w kij dmuchał. Chcemy te tradycje i te wielkie nazwiska, których pamięć nam patronuje profesora Andrzeja Niekrasza, Profesora Jerzego Rubińskiego, twórców, ojców, założycieli naszej cząstki Uniwersytetu, pielęgnować. Chcemy o ich pamięci mówić często. Aula, piękna aula, w której gra Filharmonia Kaliska, zdobywca Grammy, nosi imię profesora Jerzego Rubińskiego. Nasza Galeria Uniwersytecka rychło będzie nosiła imię profesora Andrzeja Niekrasza.